Dzień dobry Państwu. Dzisiejszy krótki odcinek będzie o inwerterach jednofazowych, ponieważ w związku z ofertą jednego z naszych instalatorów, która dotyczy wykonania pełnej instalacji fotowoltaicznej, oczywiście wraz z komponentami, za około 10 tysięcy złotych, pytacie Państwo o te inwertery jednofazowe i sens posiadania takich małych instalacji. Rozjaśniając już na samym wstępie, jeśli ktoś ma zamiar budować bądź już posiada większy dom z osobnym garażem, pomieszczeniami gospodarczymi, jednoznacznie lepszym i jedynym rozwiązaniem jest inwerter trójfazowy, bo jednofazowe montujemy zgodnie z prawem do mocy instalacji wynoszącej 3,68 kWp. A w dużych domach w związku ze znacznie większymi potrzebami jest to stanowczo za mało. W takim razie dla kogo małe instalacje jednofazowe? Coraz częściej słyszymy, że rosnącą popularnością cieszą się domki niewielkie, o metrażach nawet między 70 do 100 metrów kwadratowych, gdzie ergonomia i ekonomia zarazem mają znaczenie najwyższe. Właściwie wystarczy kawałek działki, a zaraz znajdzie się oferta. Niewielki domek całoroczny za 150-200 tysięcy. Jeśli jedynymi urządzeniami elektrycznymi w takim niewielkim domku, w takiej przystani ma być lodówka, zmywarka, telewizor i oświetlenie, istotnie można pomyśleć o instalacji jednofazowej. Niektórzy użytkują te domki całorocznie, niektórzy na weekendy, niektórzy na wiosnę i lato, zimę spędzając na przykład w mieszkaniu w bloku. Nieważne. W każdym razie coraz więcej niewielkich domków wokół nas. Wśród młodego pokolenia następuje amerykanizacja sposobu myślenia o budownictwie, ale do rzeczy. Uwaga! Nawet jeśli mamy trzy fazy w domu, nie oznacza to, że musimy mieć inwerter trójfazowy, instalację trójfazową. W takiej sytuacji, jeśli jesteśmy zainteresowani jednofazowym, podpinamy go pod najbardziej obciążoną fazę. To tylko tak gwoli uzupełnienia wiedzy technicznej. Jakie są zatem plusy inwerterów jednofazowych? Pierwszy plus – minimalizacja wpływu przeciążenia sieci na pracę fotowoltaiki. Jeśli w Państwa obszarze występują wahania napięć na poszczególnych fazach, w tym przekraczanie przyjętych norm, możliwe jest podłączenie instalacji fotowoltaicznej tylko do tej z faz sieci, która pracuje najbardziej stabilnie. Unikacie Państwo w ten sposób przerwania pracy instalacji z powodu nieprawidłowych napięć. Dla kogo? Dla tych klientów, którzy wiedzą, że możliwości sieci, z którą sąsiadują, są ograniczone. Plusik drugi – zwiększona autokonsumpcja w budynkach starszej zabudowy. Jeśli większość odbiorników podłączona jest do jednej fazy i przyłączymy do niej fotowoltaikę, wszystkie te urządzenia w godzinach produkcyjnych, a więc cały dzień, pracować będą korzystając z Państwa własnej energii. Rachunek jest prosty. Zużywasz więcej, mniej oddajesz do sieci, a na nowych zasadach właśnie to jest głównym celem posiadania fotowoltaiki. Plus numer 3 – kasa. Na samym etapie zakupu inwertera pojawia się duża oszczędność, nawet do 40% w stosunku do trójfazówek podobnej mocy. Niższy koszt inwestycyjny w połączeniu ze zwiększoną autokonsumpcją oraz uniknięciem ujemnych cen oddawanej do sieci energii znacznie przyspieszają zwrot poniesionej inwestycji. No i na koniec czwarty plus – niskie napięcie startowe, co pozwala na zbudowanie małej instalacji fotowoltaicznej składającej się z małej liczby modułów, nawet od dwóch. Inwerter trójfazowy o mocy 3 kW podejmie pracę przy napięciu przekraczającym 150 V, a inwerter jednofazowy już od 50 wystartuje. Instalacja dłużej pracuje, uruchamia się wcześniej i później kończy produkcję. To tyle na dziś. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani tą ofertą, o której mówiłem w pierwszym akapicie, ofertą jednego z naszych instalatorów dla Śląska, Małopolski i Podkarpacia, więcej informacji uzyskacie klikając w poniższy link z opisu. Dzięki serdeczne, widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.